Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj sprawdzimy sobie wszystkie samochody, jakie są dostępne obecnie w obecnym buildzie The Crew Motorfest w wersji przedpremierowej. Jest tego naprawdę sporo. Zapraszam do oglądania. A, zerkniemy sobie jeszcze na tuning samochodów na końcu odcinka. Koniecznie zobaczcie. Moi drodzy, jesteśmy w sklepie z samochodami. Jak widzicie, mam całkiem sporo gotówki, także kupimy sobie jakieś autko i przetestujemy. Zobaczmy sobie, okej. Widzę, że mamy bardzo podobne rzeczy jak w The Crew 2, przynajmniej te, które są teraz dostępne tutaj w grze. Z tego co widziałem, będziemy mogli sobie również te customowe, wiecie, te felgi, koła, szalone takie rzeczy przenieść do Motorfest. Również nasze samochody, co jest bardzo ciekawe, ale o tym już chyba wiecie, bo o tym wspominałem, prawda? Więc to są dostępne dla mnie obecnie samochody i pojazdy, bo jak widać też mamy tutaj samolot i może sobie właśnie samolot weźmiemy i polatamy za chwilę. Popływamy też łodzią i zobaczymy jak to wygląda, ale zanim to zobaczmy sobie do katalogu pojazdów. I tutaj myślę, że będzie wybór całkiem spory, bo spora część, jak nie większość samochodów z The Crew 2, pojawi się w The Crew Motorfest. Z tego co wiem, to jakieś chyba 200 samochodów będzie można sobie przenieść. Znaczy mi się tam pojawiło, że mogę sobie 200 samochodów różnych pojazdów przenieść do Motorfesta, także oczywiście sobie to zrobię. Tutaj przejrzymy sobie pokrótce samochody, jakie mamy dostępne i może sobie jakiś kupimy. Tutaj mamy RS5. Może kupmy sobie jakiś taki samochód, którego nie ma w Forzie Horizon 5, co wy na to? Tutaj mamy BM-ki. Z tego co wiem, to w Fordzie brakowało kilku modeli, chociaż pojawiło się też ostatnio kilka. O, nawet mamy motocykle, zobaczcie. Wow, spoko. W sumie kupiłbym sobie motocykl, żeby sprawdzić, jak się nim jeździ. Może jakiś szosowy? Okej, ten był na pewno w The Crew 2, także to nie jest jakaś tam nowość w Motorfeście. Ale weźmy sobie takiego ścigacza. Okej. Continue shopping. I tak, i tutaj mamy Bugatti. Oczywiście Bugatti to wiadomo, że tutaj w francuskiej grze tych samochodów nam nie zabraknie i będziemy mieli chyba wszystkie możliwe wariacje i modele tej marki. Divo takie. Magma Edition, tutaj widzicie, że mamy prosto z The Crew 2 edycję tych samochodów, nawet takie, wiecie, specjalne. Ja nie wiem, czy one w rzeczywistości istnieją, podejrzewam, że nie. Na przykład Andonizet Edition EB110. No, w rzeczywistości czegoś takiego nie było, ale to jest gra i tutaj możemy się takimi rzeczami pobawić. I to jest spoko. Więc może Bugatti, jedno sobie Bugatti kupimy. Tutaj mamy takie torowe. To może Cento Denci sobie weźmy. Pyk. Można kupić za tą niebieską gotówkę, ale można kupić też za zwykłą kasę w grze, także nie ma problemu. A weźmy sobie jakiś fajny, może czerwony kolor. Tyle, tak mało teraz tych czerwonych samochodów jeździ po polskich drogach, więc weźmy sobie. Okej, i za chwilę sobie też przejrzymy customizację. Tutaj mamy Cadillac i proszę bardzo. Jak wiecie, w The Crew Motorfest będziemy mieli różne takie eventy, które zmuszą nas właściwie do tego, abyśmy jeździli starymi takimi klasykami. I zobaczcie, tutaj mamy taksówkę. Fajnie. Dobra. Tutaj niektóre samochody, wiadomo, będą się powtarzać z The Crew 2. Już nawet takie wersje, torowe jakieś Camaro czy coś takiego, nie? Będziemy mieli tutaj sporo nawiązań, ale nie wszystkie samochody będą w The Crew Motorfest. Prosto z The Crew 2. Z tego co się dowiedziałem, to na przykład... O, kurde, jakie szerokie koło z tyłu. Większość samochodów będzie można sobie przenieść z The Crew 2 na przykład. Nie wszystkie, bo nie wszystkie będą w Motorfeście. Ale na przykład, jeśli masz w garażu jakiś samochód, który pojawi się w późniejszych aktualizacjach The Crew Motorfest, na przykład w grudniu, to będziesz miał możliwość zimportowania sobie tego samochodu w późniejszym czasie. Więc to jest spory plus. To jest w ogóle dziwne, nie? Że między częściami
gry możemy sobie przenieść samochody. No ale z drugiej strony sami wiecie, jak dużo czasu zajmowało nam to, aby zdobyć jakieś konkretne samochody w Deckru 2. Więc to jest moim zdaniem spoko opcja. Dobra, tutaj mamy jakieś takie bolidy, jakieś takie specjalne wersje od tego typu. To jest Creators Hunter 51. Okej, okay, to bardzo fajne nawiązanie do strefy 51. To jest w ogóle, to nie są realne samochody, to są jakieś takie wariacje typu Hot Wheels albo coś takiego. Kurde. O, to jest w ogóle samochód Yazid Design, gościa, który jest artystą i robił między innymi bodykity do Need for Speeda Paybacka chociażby. Bardzo fajny gościu. Tutaj mamy jakąś łódź. Widzę, że teraz nie ma tutaj dostępnych jeszcze wszystkich samochodów, ale jest już ich całkiem sporo do wyboru. Tutaj mamy Dodge'a Challengera w jakiejś super edycji. Tutaj mamy różne Dodge'e w różnych edycjach, jak widzicie, i w edycji Monster. Viper mamy. I tutaj jakiś znowu specjalny Lightning Edition, okej. Okay. Tu mamy Ducati. O Jezu, ten motocykl jest masywny. Jak sobie go kupię? On wygląda świetnie. W ogóle to też ciekawe, nie? Że mamy motocykle w tej grze. Nie jeździłem jeszcze motocyklami, a pojazdy prowadzą się kompletnie inaczej niż w Deckru 2, więc sprawdzimy sobie, jak się jeździ nimi i czy jest między nimi jakaś tam różnica. Samolotu nie będę kupował, bo jakiś tam mam. Samoloty to są, wiecie, dla nas wyścigowców, to są takie... Tutaj jest taka odskocznia po prostu, nie? Nic nadzwyczajnego. Więc co my tutaj mamy, jeśli chodzi o Ferrari? Mamy Speciale, Italia. I tutaj widzicie różne takie wersje i torowa, i zwykła szosowa. No, tutaj chyba Deckru Motorfest nas nie zaskoczy, dlatego że w Forzie mamy bardzo dużo Ferrari. Tutaj mamy Bronco Hawaii Edition. Szkoda, że nie mogę sobie obrócić tego samochodu tutaj, jak sobie przeglądam. Więc tutaj mamy Fordy. O, Fordów mamy spory wybór. Spoko. Okej. Okay. Idziemy dalej. Tutaj mamy Forsberg Racing i te pojazdy też są w Forzie Horizon 5, prawda? Nie wiem, czy jest akurat kabriolet tej 350-ki? Tak, 350-ki, ale jest. A czy to jest? To jest Demon. To była najszybsza łódź w Deckru 2. I zobaczcie, tutaj też chyba tyle samo nawet kosztuje. To jest ciekawe. No zobaczymy, czy jest taka szybka w tej części. To jest łódź, którą się ścigało i ona była znacznie szybsza od innych łodzi. Mimo, że nie wygląda, to tak właśnie było. No i mamy oczywiście Hammera elektrycznego, który niedawno został dodany do Forzy Horizon 5. I pojawiła się tam też edycja Barbie. Tutaj mamy takiego małego wypiertka latającego. Harley Davidson. Dzień dobry. Dobra, mamy Hondy. Widzicie jeszcze tutaj tych samochodów i w ogóle pojazdów jest mało, ale o, mamy Hayden Alpha. Wow. I mamy HX Concept. Spoczko. I Indiany mamy. O kurde, ten custom jest zajebisty. Wow. Infinity. Ivory Tower. Czyli to jest stworzony przez ekipę jakiś pojazd do wyścigów rajdowych. Ciekawe. Jaguary. Mamy tutaj Jeepy. Kawasaki. Wiecie, to jest wersja przedpremierowa. Tutaj nie będzie wszystkich samochodów jeszcze. Okej, okay, tutaj mamy Koenigseggi. Jest Jamera, wow. Okej, okay. W sumie w Deckru 2 też była nawet specjalna wersja. Okej, okay. Jesko. One to one. I jakieś tam starsze wersje Agery i tak dalej. Dobra, idziemy dalej. KTM-y są. O, mamy też jakieś samochody od KTM-a, spoko. X-Bow GTX. Lamborghini. Aventador. Diablo GT. Revuelto. A, mamy już Revuelto kupione, dobrze.
I tu jest Tezo Milenio. Ile to kosztuje? 2 miliony! Bierzemy. Fajne! Robimy zakupy. A wiecie, mam dużo, dużo tej kasy tutaj do posprawdzania właśnie tych samochodów, to czemu z tego nie skorzystać, prawda? Mamy Urusa. I mamy Veneno jeszcze. Tutaj mieliśmy Land Rovery. O kurde, takie stare. Defendery. Spoko. Lotusy. Tutaj mamy chyba elektrycznego. To jest chyba elektryczny Lotus. Też jest w Fordzie, od samego początku w Fordzie był. Tutaj mamy jakąś specjalną wersję tego elektryka. Mamy Evore i Exige'a, Maserati, Mazdy. Tak pokrótce wam pokazuję, co jest. O, co to była za Mazda? Czekaj. Co to jest? RX-8, jakaś specjalna edycja, ale wygląda kosmicznie, wow. Okej, tutaj mamy Mercedesy. O, tyle. Tu mamy... A, Mercedes AMG, a tu mamy Mercedes Benz. Dobrze. Dobra. Tutaj mamy Mini. Tutaj mamy Mitsubishi. Jest ta Eclipse oczywiście, ta specjalna wersja Eclipse'a. Podoba mi się ten Eclipse, fajnie, że będę mógł sobie go zimportować. Tutaj mamy McLareny. O, a tutaj jakaś ciekawa wersja. Aha, mam go, ok, Gold Edition. Tutaj mamy Nissany. Jest Roadsterek, fajnie. Tutaj mamy offroadówkę jakąś. No, Nissany często pojawiały się w tych offroadowych wersjach. A tutaj mamy High Octane Edition, która, no, wygląda znajomo, prawda? Ta wersja Skyline'a. Tu mamy, o, P51 Mustang. Chyba był w The Crew 2. Tutaj mamy Pagani. Tutaj mamy Peugeot. Tutaj mamy kolejny samolot, Plymouth, Pontiac. Porsche. Okej, Porsche'awek już trochę mamy. Tu mamy jakąś specjalną wersję. Zobacz na to. No kurde, jest trochę Porsche'awek. O, to jest co? Cayman. Dobra, tutaj mamy Rama. Tutaj mamy Red Bulla. Wyścigówki. Tutaj mamy Renault. A, tutaj mamy coś, jakiś bonus do Expa. Zobaczcie. Tak? Dobrze mi się wydaje. A, European Elegance, ok. Możemy sobie kupić taki pakiet, jeśli byśmy chcieli. Znamy to z The Crew 2. Mogliśmy sobie kupić pakiety jakichś samochodów, żeby uczestniczyć w submicie i mieliśmy wtedy za kupienie całości jakąś tam zniżkę. Tutaj mamy znowu samoloty, tutaj mamy Suzuki, tutaj mamy Toyoty, jest oczywiście Supra A80, TVR. Tutaj mamy Vectora, tutaj mamy Volkswagena. O! Mamy Touringa. Spoczko. Yamaha. I tyle. Przejrzeliśmy sobie wszystkie samochody. No tak, pokrótce, prawda? Tutaj mamy jeszcze oferty i zestawy pojazdów. Możemy sobie to zakupić. Na przykład tutaj mamy tą wersję, znaczy tutaj mamy ten pakiet Elegance, tutaj mamy Welcome pakiet, tu mamy jeszcze inne pakiety do playlist, jeśli byśmy chcieli sobie coś takiego kupić. No i znowu możemy wszystko kupić za gotówkę zdobytą w grze albo za te takie realne pieniądze, że tak powiem. Tu mamy pakiet samochodów elektrycznych i tyle. Tu mamy, o kurde, jakieś Bugatti bez dachu. Nieźle. Ja sobie chyba kupię pakiet samochodów elektrycznych, bo jeszcze mamy trochę kasy, więc spokojnie możemy sobie na to wydać. Okej, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Tutaj już byliśmy. A właśnie, no to sprawdźmy sobie jeszcze dostosowywanie samochodów. I podejrzewam, że tutaj... Czekaj, tylko tyle samochodów kupiłem? Wow, okej, wydawało mi się, że więcej. No dobra, weźmy w przypadku Taycana. Zobaczmy, czy mamy jakieś... możliwości tutaj tuningu, czy jakie możliwości, podejrzewam, no tuning wygląda bardzo podobnie jak w The Crew 2, no nie? Chyba nie ma jakichś mocnych różnic. Będziemy mieli po prostu całe takie pakiety albo zderzaków, progów i
czy tam jakiś lusterek i tak dalej, nie? Nie możemy zrobić tak, że sobie wymieniamy światła oddzielnie. Można sobie to wszystko podobierać tak, żeby wyglądało tak, jak ci się podoba, wiadomo. Tutaj mamy różne felgi, tutaj mamy lusterka. Nie, i to jest taki samochód, który powiedzmy ma więcej części, które możemy sobie pozmieniać, ale podejrzewam, że będzie tak jak w Dekru 2, że niektóre samochody, no będzie trzeba... Znaczy, w niektórych samochodach nie będzie można aż tak dużo zmieniać, nie? Dobra, tutaj sobie spoiler zostawię standardowy, bo się fajnie otwiera. Tutaj mamy tylny zderzak. Jakieś tam części możemy sobie powymieniać, nie? Do Taycana. Pyk. I tutaj mamy środek, czyli widzicie, że ten tuning jest no niemal identyczny jak w Dekru 2, prawda? Okej. Okay. Tu możemy sobie dodać jeszcze jakieś rzeczy. No ja tego akurat nie mam tutaj w tej wersji. Możemy sobie też zmienić kolory. Tutaj mamy metalik, chrom, matowy. Teraz mamy w tej części trochę lepszą grafikę, więc będzie to wyglądać, myślę, że dużo lepiej. Na drodze weźmy sobie jakiś taki szalony kolor. Ok. I tyle, chyba żeśmy sobie posprawdzali. Tutaj jest tylko tuning wizualny. Nie wiem, jak będzie z częściami. Dobra, no i na przykład mamy najnowsze Lamborghini Revuelto, którego nie było w Dekru 2, więc powinny być... Ciekawe, czy będą właśnie jakieś nowe części, nie? Do tego auta. Okej, okay. 12 tysięcy zderzak, kurde, kosmos. Hej, ale tu możemy wybrać felgi typowo od Lamborghini, nice. Dobra, tu możemy sobie pokolorować. Cyk. Tutaj mamy lusterka. A, całkiem sporo części, trzeba przyznać, nie? Jak na takie auto nowe. Tutaj tylne skrzydło, nic nam się nie zmienia poza tą osłoną silnika, która robi się chyba karbonowa, co? Tylny zderzak. Okej, tutaj jakieś takie wstawki. Możemy sobie dodać. Po prostu kolory nam się zmieniają niektórych elementów i tyle. Pewnie zupełnie to samo, co możesz zrobić, kupując sobie taki samochód i dostosowując go według swojego uznania. Dobrze. I tu możemy sobie oczywiście jeszcze zmienić kolor. Tutaj mamy, zobaczcie, oficjalne kolory, w jakich możemy sobie nasze Lamborghini zamówić do domu. I w Forcie też tak mamy, tylko że... No, one nie są nazwane oficjalne, tylko po prostu są jako te pierwsze kolory, które się wybiera do samochodu, prawda? I zobaczmy, czy możemy tak. Motorówek oczywiście się nie da, lub takich specjalnych pojazdów. A zobaczmy, jak wygląda sytuacja z motocyklami. Tutaj mamy kilka części dosłownie, nie? I przeważnie są to... A dobra, tutaj siedzenie trochę się tam zmienia. Spoczko. Tutaj mamy taką część. Takie, wiesz, delikatne dostosowanie, żeby coś tam zmienić. O, tu akurat jest sporo do wymiany, bo się zmienia cały układ wydechowy. Więc wygląda to bardzo fajnie. Okej, okay, akurat ten mi się podoba najbardziej. Przypomina mi Final Fantasy. Kolor mamy tylko jeden oficjalny, ale możemy sobie zmienić na dowolny inny. Weźmy chromowany. No dobra. Więc tak wygląda. Chyba wszystko wam pokazałem, to co chciałem. Tutaj mamy jeszcze jakieś pakiety. Aha, to są te części, które pozwalają nam zwiększyć perki. I tak to wygląda. To jest Taycan, którego sobie żeśmy przed chwilą przerobili. A kurde, brzmi jak ze Star Warsu. Moi drodzy, tak wygląda sklep w Dekru Motorfest? Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.